Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie przyrównuje się do winnego krzewu, który na wiosnę wypuszcza nowe, młode pędy. Tymi latoroślami jest każdy z uczniów Chrystusa. Rolnikiem jest Bóg Ojciec. Każdy rolnik dobrze wie, że jeśli chce otrzymać wyborne wino, musi w odpowiednim czasie przyciąć gałązki krzewu. Zabieg ten wykonuje się na wiosnę, kiedy latorośle tworzą zalążki owoców. Ta gałązka, na której nie pojawiają się owoce, zostaje odcięta i wyrzucona na spalenie. Również te, które zostały połamane przez wiatr i nie mają już łączności z życiodajnym sokiem krzewu, zostają usunięte, aby nie zabierały słońca pozostałym. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Jezus pragnie, abyśmy w Nim mocno trwali, to znaczy trwali w Jego nauce, aby Jego Słowo w nas przebywało. Słowo dobrej nowiny jest jak życiodajny sok, który wpływa na organizm chrześcijanina, aby zapewnić mu duchowy wzrost i obfite owocowanie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Prawdą jest, że nikt sam z siebie nie może uczynić nic dobrego, a wszelkie dobro na świecie ma swoje źródło w Bogu. Prośmy Go, aby udzielił nam mocy do trwania w Chrystusie.